RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie rankę D2x2. Spróbujemy zbliżyć się trochę do SSL-a, no i wykierować jakieś gierki. A no i zapomniałem powiedzieć, że gramy z randomami, a naszym pierwszym teammatecikiem jest Crazy. Chyba tak się powinno to czytać. Ogólnie ciekawie może być z moimi mechanikami, bo ostatnio w zasadzie dłużej jestem poza domem niż w domu i nie ma kiedy w raketa zagrać, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi nam za bardzo w zdominowaniu spotkań i kierowaniu naszych teammateów. I zauważyłem nagle po powrocie, że każdy używa tego decala, co ja muszę go zmienić przez to, bo denerwuje mnie to. Bardzo dużo ludzi nagle używa ten decal, który sobie losowo kiedyś znalazłem i drażni mnie to, nie powiem, że nie. Dobra. Crazy coś tam szaleje i strzela gol na 1-0. Nie no, widzimy, że mamy profesjonalistę w teamie. Jakiś fan Vitality prawdopodobnie. A nie, to jest ten. Banner z Vitality, a auto z Borussii. Zapomniałem w sumie, że był decal z Borussii dodany do Rocketa. Chyba przy okazji Pumy. Dobra, typek wykopany. Ale niestety nie mamy piłki. Co w sensie boosta? To asukurejmy teammatecika, który akurat ogrywa wszystkich. Dobra, ja to zagram do boku, tego spróbuję zdemować. Nie udało się niestety. Ale widzimy, że on gra z nami po naszej stronie. Okej. Dobra, chciałem coś podmechanić, nie wyszło. Ale może i tak będzie gol. Dokładnie 2-0. No wylałem się, natomiast tak zadziałało, więc powiedzmy, że nie wiem co można powiedzieć. Gol to gol. Spróbuję zrobić jakieś takie wznowienie do naszego. O kurde, jaki dziwny kick-off. Więc po prostu wygrajmy. I nie mam jak tego obronić. Najgorzej na świecie. Mimo, że stałem pod piłką, to akurat taka trajektoria była, że nie doskoczyłbym do niej. Dobra, może tym razem lepiej zadziała wszystko. Kopnę po prostu w bramkę, żebym musiał jakoś obronić. Zostawmy to. Teammate się na to rzuca. No, spasykurujmy go po prostu. Trochę za daleko odjechałem od piłki. Ale ten teammatecik to jest jakiś one man army, no nie wierzę, jak on ich robi. Nie wierzę jakby, że ten ziemek dał się wyprzedzić do tej piłki. Wyczuwam, że mogą robić Hiszpana nasi przeciwnicy. Ale ile to w tym prawdy? Dobra, robili Hiszpana, więc dobrze, że tak nie zagrałem bezpośrednio po ziemi. Natomiast i tak tracimy gola. Mogłem sobie w pełni zaufać i zagrać taką ciętą podcinkę. Szkoda, że nasz teammate też postanowił zostawić się tej opena i sobie polecieć po boosta. Kolejny kick-off, tutaj czuję, że nie będą... Nie. Nie będą robili Hiszpana, ale to co tu się dzieje, to jest dziwne z nami. Ja zrobiłem backflipa. Teammate nasz leci, więc dobrze, że zrobiłem backflipa, bo byłby double commit. Sobie wygrajmy piłkę. Zagrywają do tego. Nasz teammate znowu na to challenge'uje. Ja to sobie przebijam. To jest... Zagrajmy sobie coś takiego. Do mida. I gol? Nie, nie udało się, ale mamy setkę. Nasz teammate ma dobrą okazję. Dobra, sfejkujmy, czy tam strzelędzujmy. To jest dobra piłka. On na to niestety sam leci zamiast podać. A jednak, nie, no dobra, ten teammate nie jest najbardziej drużynowo grającym teammate'em na świecie. To jest nieprzyjemne. Ale nie będę na to leciał, żeby się nie wywalić za szybko. Jest bardzo dobra okazja, nas strzeli? Nie? Dostałem dema, ale będę w defensywie przynajmniej. Tak jest. Na czas, jak zawsze zrespiony. I strzał prosto w bramkę, no nie wierzę, że to zadziała. 4-2. Zobaczymy, co teraz z kick-offa wyjdzie. Nasz ziomek robi kick-offa bez flipa nawet. Nie, coraz dziwniejsze są te rankedy. Trochę nie grałem i nie wiem, co tutaj się wyrabia. Dobra, oddajmy strzał. On nie straci tego, ale i tak jest w miarę groźnie. To nie powinno być absolutnie trochę, ani trochę groźnie. Dobra, zostaw tą piłę, typie. Dobra, mamy darmową bramkę, nasz teammate ładnie strzelędzował. I cieszę się, że jeszcze nie próbował erdryblować tej piłki do ścianki, chyba że po prostu mu boosta zabrakło tutaj. Bo tylko by mi wybiło opena. Kolejna szansa na kick-offa. I kolejny misclick typa. No naprawdę, co tutaj się dzieje? I dostaję jeszcze demo, no nie spodziewałem się akurat. Ale powiedzmy, że jesteśmy w defensywie, a my tutaj nie musimy strzelać, tylko raczej bronić. Dobra. O nie, nie, czemu to jest groźne nagle? No i tracimy gola. Nasz teammatecik zdecydowanie bardziej w ofensywie ogarnia gierkę niż w defensywie. Ale no, trzeba to wykorzystywać. Ważne, że w przeciwnej drużynie też są ludzie na poziomie teammatecika i... No starczy grać minimalnie lepiej i często się wygrywa mecz, ale nie, no ten mecz jest fatalny ogólnie.
Okej, do boku zagrana. Ja sobie zbiorę setę z defensywy. Minuta do końca, 3 bramki przewagi. Teoretycznie powinno się tutaj bezpiecznie zakończyć to spotkanie, ale nigdy nie wiadomo. Dobra, spróbujmy zaczarować. Ceiling do jajca. Już nie wiem, się wylał. Ale my to obronimy na spokojnie, zagramy tak, żeby nie mogli strzelić. Tutaj sobie przyjmiemy piłkę. Double reset do boku. Do trzeciego. Nie, dobra, już nie da rady. Ale najgorsze jest to, że nasz teammate w międzyczasie gdzieś poleciał i jest 6 do 4. Dobra, wyczuwam, że oni znowu będą chcieli robić Hiszpana. Dokładnie. Nie, nie mogę. Najbardziej mnie konfuzuje w tym wszystkim, dlaczego nasz ziomek w teamie nie robi flipa na kickoffie. Ja nie wiem, co wtedy oczekiwać. Jeszcze sobie po tym wszystkim jedzie. I jeszcze do mnie dzwonią. No nie mogę. Co to jest za sytuacja, że po kickoffach coś takiego muszę bronić? No nie! Wypierdzieleć ode mnie wszyscy. Dobra, rzuciłem przynajmniej telefon w międzyczasie. I strzelamy bramkę? Dobra, nie strzelamy bramki, bo zamiast jechać do przodu, to odrzucałem. Dobra, wszystko przeciwko nam, ale może wygramy ten mecz. Okej. Dobra, jest wygrana, mimo że było wiele przeciwności losu. No i dobra, kolejne spotkanie. W telefonie ustawiłem tryb samolotowy, więc już nic mi nie dzwonić nie będzie. O, nie spojrzałem, kogo mamy w teamie, jak się nasz teamie to nazywa. Peachy Boy! O nie. No nie, nie obronię tego, bo nie zauważyłem, że mam za mało boosta. Nie wiem, czemu zaufałem, że ta dwunastka będzie bardziej pełna, nie? A chciałem to tak fajnie wybić, żeby nie dało się tego dobić od razu. No ale cóż, 5 sekund i przegrywamy 1-0. Mówi się trudno. Dobra, tutaj uderzymy sobie do naszego teammate'a. On może być chase'owany zaraz, więc lepiej poasekuruję bramkę, dokładnie. Dobra, jest obronione. Teammate ma setkę, ma piłkę. Ale jak widzimy, ma też dziwne pomysły. Dobra, przebijmy go. Dostałem bumpa. I nasz teammate skomitował. 2-0. Nie ma szans, że to nie będzie gol. Czy on nie trafił, naprawdę. Nope. Trafił. No dobra, widzę, że znowu się będzie trzeba mocno dostosować do teammate'a. Nie wiem, jak się można dostosować w sumie, jak on robi taki double commit, w sensie z drugiego tak commituje, nie trafiając w piłkę. Ale spróbujmy. Dobra. Może po prostu musimy wykorzystywać wszystkie sytuacje i będzie okej. Dobra, strzał. I 2-1, tak jest. Jak tak będziemy grali, to wygramy nawet z takim Peachy Boyem. Trzeba tutaj zrobić potężny carry i tyle. Spróbujemy mu zagrać piłkę. O, dobra, kick-off wygrany, nasz ma boosta. Jest pierwszy do piłki, więc może akurat zaatakuje, spikuje. Dobra. Ja to jakoś uderzę, żeby on musiał się rzucić. Zabierzmy im setkę, nie trafiłem. Ale bumpy? Okej, okay, Peachy z szansą. Nie wiem, czy ma boosta. Raczej ma boosta, a defensywa... O kurde, wylał się. Dobra, to zwieźmy tą piłkę do defensywy. Ja tutaj jakoś przebiję enemy. Nasz teammate ma piłkę i znowu okazja do bumpa, czy tam 50. Dobra, ładnie strzelił. Dobra, Peachy Boy się odpalił. Spróbujmy zagrać bardziej do prawej, chociaż on o tym nie wie, więc... Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. No, ale zagrałem bardziej do prawej. Jakoś tak naturalne się to wydawało. Ja to przyjmę do lewej strony, żeby mieć tutaj trochę czasu kupionego. Przeciwnik z tego nie zagrozi na pewno, chyba że Peachy Boy mu zostawi i pozwoli skozłować. I zrobić to jeszcze raz. No nie wierzę. Dlaczego? Ten ziemek się odbija, nie może nic zrobić, a Peachy Boy stoi w miejscu. Nie wytrzymam. A powiedzmy, że da się spodziewać tego od teammate'a na nie najwyższej randze. Nie trafiłem? Nie trafiłem. Nie możemy zostawić opena, bo to się źle skończy. Weźmy to sobie na sufit. Dobra, nie udało się. Peachy z nie no, Peachy podjeżdża do tej piłki, bo nie wytrzymam. Psycho? Okej, okay, jednak nie. Dobra, musty flick, wybicie. Przeciwnicy mają terapaty. Peachy Boy powinien to sobie łatwo ogarnąć. Ale jak widzimy, wystawił im na strzał od razu. Okej. Okay. On ma piłkę za friko. Znowu jakoś widzimy, zużywa boosta. A to kopnę, żeby było w miarę niewygodne. Ale nie było to niewygodne finalnie. No nie, znowu leci na jakąś próbę psycho. No nie, ten teammate jest... jest super, nie będę go wyzywał. Ale jak on będzie mi próbował robić co chwilę psycho, gdzie on maksymalnie raz jest w stanie piłkę w ogóle uderzyć, to może być różnie. I nie trafił w setę na środku. Dobra,
Ten mecz może być ciężki. Dużo cięższy niż się zapowiadał. Okej. Nie, Peachy, ty delicjo. Nie wytrzymam. Jakby dlaczego? Dlaczego ona chce mi utrudnić grę za wszelką cenę? Nie wygramy tego. Dobra, jest szansa, odbiło się tak, że nie tracimy. I znowu kopię w najgorsze możliwe miejsce ten ziomek. I się wywala po sekundzie. Nie wytrzymam. Dobra, przyjmijmy sobie jakiś aerial. Tu nie ma szans powodzenia, ale mniejsza. Dobra, Pity się wywala. Zdemujemy jednego teammate'a, w sensie przeciwnika. Zresztą tutaj ten teammate to jest też jak przeciwnik, więc... Dobra, mecz do zapomnienia generalnie. Nie chcę tego ziomka więcej widzieć na oczy. Więc prawdopodobnie trzeci mecz gramy z Pitchim w teamie. Strzelany gol, ale raczej... No dobra, nie dam FFA, bo nóż jakiegoś kicka w gola strzelimy. Dobra, nasz teammate chce Hiszpana, więc zrobimy Hiszpana. Ale niestety się skapnęli. Dobra, przegrany meczyk. Mówi się trudno, trzeci będzie nasz. Dobra, w trzecim meczu mamy wyraźnie szczęśliwszego teammate'a. Zobaczymy, czy... O kurde. To randomy zrobiły Hiszpana na samym początku. No tego to się nie spodziewałem. Zresztą teammate też się nie spodziewał. Tym razem w 3 sekundy tracimy bramkę zamiast 5 sekund jak poprzednio. Ale cóż. Zaraz to się nadrobi. Więc spróbujmy to jeszcze dorzucić. Kopnijmy enemy. Teammatek, uderzaj, open. Nice, 1-1. Dobra, rozwalmy ich tutaj na kickoffie. Dobra, poszło dosyć równo. A to podbiję, żeby nie mogli strzelić. Nie mam teraz boosta, ale mam tutaj, jak widzimy, piątka zbita z teammate'em, który dostał piątkę od enemy. Ach, zróbmy 50. Zbiorę setkę z mida, bo czemu by nie? Teammate zdemował przeciwnika. Ja tutaj z fake'iem, powiedzmy. Nie trafiliśmy w piłkę, ale mamy opena, jest 2-1. Dobra, wiecie co, spróbujmy teraz my zrobić Hiszpana, jakby oni wyrazili na to zgodę. Dobra, nie wyszło, ale było blisko, powiedzmy. Nie straciliśmy, więc już jest sukces. O kurde, jaki passplay. Co tu się dzieje? Dobra, skontrolujemy to zaraz. Już nie mam boosta. To nasz teammate pierdyknie bombkę. Dobra, prawie. To jest dobra sytuacja, żeby to chase'ować. Trochę się dałem odplayować i tracimy na 2-2. Dobra, proszę, nie strzelcie znowu Hiszpana na nas. Okay, dzięki. Dobra. I tutaj taka mocno wybita. Tutaj znowu jakoś do przodu w miarę. Nie zbierzemy tej setki niestety. Też przeciwnik, jak widzimy, się trochę powylewał. Dopiero ładnie to przeciął. No, szejsujemy, żeby oddał piłkę do naszego. To może być... za freaka, ale on nam tutaj zabierze przyspieszenie. Papier prawdopodobnie nie ma usta. Ale czy to takie ważne? Dobra, spróbujmy zrobić szybkiego pincha. No nie gadaj, że to zadziała. Ej, to było OP. Jakby ten setup, nie spodziewałem się, że to zadziała ogólnie, nie? Tutaj musiałem tak szybko skleić piłkę i spinchować, że... No, jestem pod wrażeniem, że się serio udało. To było fajne, powiedzmy. Nawet skillowe całkiem. Spróbujmy go zdemować. Dać piłkę do mida. Gdzie jest teammate? Błagam. Czemu go nie było? Co się stało, że go tutaj nie było? Dobra, mniejsza. Nie, o to się rozchodzi. My tutaj musimy wygrywać mecz, a nie narzekać na teammate'a, który właśnie strzelił w okienko. Ale serio się zastanawiam, gdzie oni tam byli wszyscy. Dobra, mniejsza z tym, mogłem sobie kamerą zobaczyć. Więc moja wina. Kopnijmy w backboard. Nasz backboard oczywiście. Nie będę tutaj przewidywalny. Nie mam boosta. Dobra, wywalę jak najwyżej. On powinien mieć też mało przyspieszenia. I to się skutkuje, kończy bramką przez Hapiera strzeloną. W drużynie przeciwnej, jeżeli widzimy, zaczynają się wyzywać. Jakby 1700 to było dobre MMR. Znowu zagrywa do boku, ja to sobie chętnie przyjmę. Dobra, weźmy tą piłkę. Weźmy ją jeszcze bardziej, weźmy sobie setkę. Podanie do Hapiera, który strzela właśnie sidewall redirecta, bo jest koksem. Niestety się nie udało, ale powiedzmy, że było blisko. I on to jeszcze tak wybił, że nie mogłem tego strzelić. Mam nadzieję, że nie stracimy bramki, bo jeszcze będzie wtedy ryzyko. Dobra, nie straciliśmy. Nasz teammate to ma... Kopnę trochę do przeciwnika. Ale mniejsza. Ja to wybiję po prostu, kupując trochę czasu.
Tak, żeby nasz teammate mógł jeszcze na bilki dojść. Zagrajmy trochę na czas, żeby nasz teammate wrócił i cyk, wrócimy. Znowu wybitka. O kurde, nasz teammate. Myślę, że mu zostawimy. Nie spodziewałem się, że on będzie czyhał za nami bezpośrednio. I ufał w coś takiego. Dobra. I strzelamy słupek. Nie. Dobra, jakby to mogło zakończyć spotkanie, ale i tak powinniśmy wygrać. I bet. Trochę się poczułem za bardzo. Lecimy tutaj jakieś 50 zrobić powietrzne. On próbuje pincha, ale jak widzimy, nie poszło mu tak dobrze jak nam wcześniej. I musimy do tej piłki zdążyć teraz, ale nie powinno być z tym problemu. Tylko się mnie tu pre-jumpnąć. Dobrze, że nie pre-jumpowałem, bo raczej do niczego bym nie doleciał. Dobra, cofnę się. Już pograjmy tutaj bez... Nie no, lećmy jeszcze na klipa. 20 sekund do końca, tego nie da się przegrać. Fajnie by było coś strzelić fajnego chociaż, ale nie wiem, czy będzie okazja. Dobra, może nie być okazji z tego, co widzę, co to się za wylew dzieje. Zagrajmy sobie do lewej ścianki. I no cóż, 2-1 bilans odcinkowy. Ten drugi teammate, powiedzmy, że się z nim nie dogadałem za bardzo. Ale tak czy siak, na plus to na plus. Nie mam pojęcia, ile jest do końca sezonu, ale wypadałoby w końcu powbijać te SSL-e, przynajmniej na zwykłych trybach. Ale to już w kolejnych odcinkach, a teraz dziękuję wam za oglądanie. No i co, miłego dnia i elo elo.